Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. Drużyna Lechii Gdańsk zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Spójrzmy na skład Lechii Gdańsk. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Na Państwa ekranach skład Rakowa Częstochowa na ten mecz. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Piłka w grze. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Czy wykorzysta tę okazję? I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Prowadzą zatem 1-0. Raków Częstochowa, ale może teraz będzie szansa. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Przez moment wyglądało na to, że nie trafi. Jakby chwila niepewności, ale tym razem szczęście mu sprzyjało. Piłka w siatce. To mamy 2-0. Maciej Gajos. Przerwana akcja, strata piłki. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Tracą piłkę częstochowianie. Lechiści ładnie przesuwają się z piłką w tej akcji. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Bramki niedaleko. Do Flavio Paixão. Musi to strzelić teraz!
To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Dawid Stec. To podanie powinno znaleźć partnera. Uwaga, za chwilę może być... Tak jest! Flavio Paixão znowu nie zawodzi. Piękne trafienie Portugalczyka. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konto. Aktualny wynik to 2-1. Flavio Paixão. Stec. Rywale zmusili go do błędu. Piłka poza boiskiem. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czas pozwolić na oddanie inicjatywy. Rzut wolny przyznany Lechii Gdańsk. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Kontratak spalił jednak na panewce. Szansa na remis. Udaremnił tę szansę. Świetnie się tutaj zachował. A teraz będzie dobra okazja. Niesamowite. Wybił z linii bramkowej. Lechia uratowała się w ostatniej chwili przed utratą kolejnej bramki. Trzeba się bardziej pilnować, panowie, jeśli macie tu wrócić do gry. Kibic wierzy, kibic śpiewa. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Tylko minuta dodatkowego czasu. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dawid Stec. Stec. Michał Nalepa. I strata. Fatalne zagranie. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Fajnie, naprawdę fajnie wyglądał Flavio Paixão w tej pierwszej połowie, Jacku. Zdecydowanie jaśniejszy punkt ekipy w pierwszej połowie. Przegrywają, ale ten indywidualny występ mógł i powinien się podobać. Oby posłużyło to za inspirację reszcie drużyny. Jest jeszcze druga połowa, sporo czasu, by powalczyć, ale muszą tego chcieć wszyscy, a nie jedna, choćby nawet najlepiej zmotywowana osoba. Dawid Stec.
Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Piłka do Flavio Paixão. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Kłopot z rozegraniem. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Zawodnicy Lechii dominują pod względem posiadania piłki. Tyle, że z tego niewiele wynika, bo wynik meczu pozostaje niekorzystny. Piłka przyklejona do nogi to nie to samo, co piłka w siatce. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. Dawid Stec. Flavio Paixão. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Świetne, prostopadłe podanie. Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. Niepotrzebna strata, fatalnie zagrał. Stec, Flavio Paixão. No i znowu są przy piłce. Lechia nie ustępuje, ściga się z czasem. Za wszelką cenę próbuje poszukać wyrównującej bramki. Co za sytuacja, by w końcówce spotkania doprowadzić do remisu. Wystarczyło tylko strzelić. Łatwo powiedzieć, ale weź pod uwagę okoliczności. Nerwy rzadko są dobrym doradcą. Zmianę przeprowadzi teraz Lechia Gdańsk. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. Dobrze, teraz wrzuca na dalszy słupek. No ale jednak, za blisko bramkarza, pewnie to łapie. Będzie miał okazję do wrzutki. Mija teraz bez kłopotu. Ależ robi Sonada, jak on to zrobił? Wyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu coraz mniej. Będzie zmiana w składzie Lechii Gdańsk. Teraz z rogu na 11 metr. Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Z
Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany rzut rożny. Ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się udało. Gwizdek i znowu gramy. Niektórzy spodziewali się może, że o tej porze będzie już po meczu, ale do rozstrzygnięcia losów spotkania potrzebna jest nam dogrywka. Uderza na bramkę, ale strzał zablokowany. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Gra wznowiona. Lechia przegrywa. Musi zebrać się w sobie. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Czy trafi do siatki? Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Mamy bramkę! Ale trudno tu mówić o interwencji najwyższych lotów. Oglądamy ponownie powtórkę bramki. Trzeba przyznać, że bramkarz nie zachował się tutaj najlepiej. Skoro nie był w stanie wyłapać pierwszego strzału, powinien wybić piłkę gdzieś w bok, a nie prosto do rywala. Potem dobitka była tylko formalnością. I po tej bramce jest 4-2. Jarosław Kubicki. Błąd i strata Lechii. No i brawo! To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Czy będzie z tego bramka? Decyzją sędziego mamy rzut rożny. Zmiana w zespole Rakowa. Wrzuca w okolice 11 metra. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Piłkę ma Mario Malocza. Strzela! Obroń. Druga połowa dogrywki zaczyna się. Czy któraś drużyna rozstrzygnie to starcie na swoją korzyść? Traci tę piłkę bez faulu. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut.
Podanie do Wdowiaka. Strzał! Parada bramkarza i piłka ląduje na słupku. I piłka po raz kolejny w siatce. Musiałby się zdarzyć cud, by przegrywająca drużyna podniosła się z desek. Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza światło bramki. Strzał był po prostu zbyt silny. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Tomasz Makowski. Stec. Flavio Paixão. Makowski. Jarosław Kubicki. Wiesz co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. I będzie zmiana w zespole Rakowa Częstochowa. Piłka do Flavio Paixão. Obrona na miejscu. Blokują to groźne dośrodkowanie. Wyjaśniają sytuację. Piłkarze Lechii Gdańsk zaczną teraz z narożnika boiska. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj 3 punkty. No, przekonująco.